Dzień dobry Państwu. Trwa tydzień pacjencki. Wydawcą specjalnym w tym tygodniu jest pan Waldemar Majek, prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy dużo mówić na temat mukowiscydozy. Jestem bardzo ciekawa, co nasz wydawca specjalny przygotował dla czytelników i widzów MedExpressu. Szanowni Państwo, serdeczni widzowie, przygotowaliśmy kilka rzeczy, które mam nadzieję troszeczkę przybliżą chorobę mukowiscydozy, jednocześnie będą taką formą budowania świadomości. Przede wszystkim o życiu z chorobą opowie mama Sylwia, mama córeczki chorej na mukowiscydozę. Pokażę, z czym na co dzień zmaga się rodzina, pokażę, z czym wiąże się ta choroba dla samego dziecka, ale też dla jej najbliższych. Z drugiej strony pokażemy materiał z przedstawicielką ukraińskiej organizacji pacjentki Larysą. Jak Państwo wiedzą, trwa teraz wojna, natomiast my, cała społeczność mukowiscydozy w Polsce, poczuliśmy, że musimy pomóc naszym siostrom, braciom, osobom z jednej strony dotkniętych tą straszną chorobą, a z drugiej strony dotkniętych wojną. Ona przedstawi swoją perspektywę. No i również ja chciałbym pokazać, gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o chorobę, o mukowiscydozę w Polsce, w jaki sposób też pomagamy tam chorym na Ukrainie lub przybywającym z Ukrainy do Polski. Mam nadzieję, że te materiały będą bardzo ciekawe i przybliżymy tę chorobę w taki sposób interesujący, ale też bardzo edukacyjny. Na pewno będziemy stawiać w tych materiałach na wartości edukacyjne, to bez wątpienia, ale jeszcze zanim zakończymy nasze kolegium redakcyjne, chciałabym zapytać Pana o to, o co bardzo często pytane są organizacje pacjenckie, czyli o wpływ pandemii na środowisko osób chorych na mukowiscydozę, na to, jak wygląda dzisiaj na przykład diagnostyka, jak wygląda dzisiaj dostęp do leczenia, opieka nad tymi pacjentami, jak to było w czasie pandemii, taką krótką diagnozę tego trudnego doświadczenia dla pacjentów, poproszę. Z jednej strony na pewno osoby z mukowiscydozą, ze względu na to, że muszą bardzo dbać o płuca, były jakąś grupą podwyższonego ryzyka, jeśli chodzi o COVID. Natomiast muszę powiedzieć, że to raczej społeczeństwo dostosowało się do nas, bo maseczki, zwłaszcza w obszarach leczniczych, czy tam, gdzie były większe ilości ludzi, dbanie o higienę, unikanie skupisk ludzi, to jest codzienność chorego na mukowiscydozę. I mam wrażenie, że epidemia była raczej pokazaniem, czym jest życie z taką chorobą, gdzie trzeba się izolować, gdzie trzeba dbać o siebie, gdzie trzeba bardzo dbać o higienę. Z perspektywy samej opieki nad chorobą na mukowiscydozę mam wrażenie, takie pozytywne wrażenie, że niewiele się na szczęście zmieniło. Chory na mukowiscydozę jest poddawany takiej obserwacji kontrolnej przynajmniej raz na kwartał i wydaje mi się, że w większości przypadków, mimo jakichś tam pojedynczych problemów, udało się zachować ten reżim i te badania kontrolne się odbywały. Może czasami było trudniej, jeśli były zaostrzenia u chorych na mukowiscydozę, no bo tak jak reszta społeczeństwa, no były czasami braki na oddziałach możliwości dostępności tego leczenia. No to wydaje się, że to chyba najbardziej tutaj sprawia ewentualne trudności w życiu z pandemią.
Natomiast co do zasady, no mam taką nadzieję, takie przeświadczenie, że na szczęście dla nas niewiele się zmieniło. Nasi lekarze i inni specjaliści zajmujący się chorymi, no tutaj bardzo dbali o to, żeby to leczenie objawowe cały czas następowało i żeby żaden chory na mukowiscydozę z powodu pandemii nie uciekł. Bardzo dziękuję panie prezesie. No i cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak wspólnie zaprosić wszystkich państwa do śledzenia dzisiejszego wydania specjalnego MedExpressu, które poświęcone będzie mukowiscydozie. Bardzo dziękuję państwa i moim gościem był pan Waldemar Majek, prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. Zapraszam serdecznie. Dziękuję. Dziękuję.